1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Mistrz Ulryk wzywa twój majestat, panie, i księcia Witolda na bitwę śmiertelną, i aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podniecić, szle wam ten nagi miecz. Ja. Mistrz Ulryk kazał wam także oznajmić, panie, iż jeśli skąpo wam pola do bitwy, to się wam z wojskami ustąpi, abyście nie gnuśnieli w zaroślach. Już tak. Mieczów ci u nas dostatek, ale i ten przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa, którą mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła. A pole bitwy... Zaraz, jeden nagi miecz? Proszę? Jeden nagi miecz? No jeden! No ale jeden? Jeden, żeby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść. Ale dlaczego zaraz... jeden? A ile ma być? No dwa! Mają być dwa nagie miecze! Przecież sam pan mówił, że mieczów u was dostatek. Ci! Że mieczów ci u was dostatek. No tak się mówi, ale to chodzi o symbol. O symbol czego? O symbol... symbol... Nie no, jeden miecz przynieśli, nic, tylko palnąć jednego i drugiego w łeb. Pan kieruje pretensje w złą stronę. My tylko wykonujemy rozkazy. Wszyscy Niemcy tak mówią. W takim razie odwołujemy bitwę. Co? Ja no co? Nie, dobra, żartowałem. Dobra, jakby co, przynieśliście dwa. No ale to przecież nieprawda. Pokonani nie mają racji. Zmykajcie, chłopaki. Chłopaki krzyżaki. W tym miejscu już za chwilę rozegra się jedna z największych bitew średniowiecznej Europy. Niebo zakryją czarne chmury, a rzeki spłyną krwią. Jeszcze przez wiele lat ludowi pieśniarze będą opiewać odwagę żołnierzy, mądrość dowódców, okrutne piękno śmiertelnej potyczki. Jak się nazywa ta wieś? Bzdiochy. A tamta? Grunwald. Dobra, to tam.